powstańmy i rozejrzyjmy się wokół siebie. Czy są jakieś nowe osoby, bo wiem, że niektórzy wczoraj jeszcze byli w pracy i dojechali dopiero dzisiaj do nas. Dobrze was dzisiaj widzieć znowu i fajnie zaczynać dzień od patrzenia w dobrym kierunku. Boże, dziękuję Ci za ten kolejny wspaniały dzień, który masz przed nami, za tę konferencję. Dziękuję Ci za każdą osobę, która tutaj przyjechała, szczególnie za te osoby, które przyjechały tutaj z daleka, żeby szukać odpowiedzi, żeby szukać inspiracji. I proszę Cię o to, żeby te osoby otrzymały dużo więcej niż planowały, niż sobie wymarzyły. Inspiruj, Boże, mów, siadaj na naszych ramionach, a teraz niech Twoje imię będzie uwielbione. Prawdziwa, czysta woda życia, mój mistrzu, zapraszasz mnie tam, gdzie miłość, łaska, niezmącone, zanurzę się w morzu bez dna. Kiedy słyszę Twój głos, stawiam kolejny krok. Panie, proszę Cię, mów, przemieniaj mnie. Moje źródło nieskończone, jakby niebo było tutaj. Moja dusza nasycona wodą życia we mnie.
mamy pełnię radości, pełnię miłości. Od Ciebie możemy się uczyć, czym jest miłość. Przy Tobie nic więcej nie potrzebujemy. Możemy naprawdę rano wstawać i cieszyć się, że jest nowy dzień, bo ten nowy dzień to jest tyle nowych miejsc, w których możemy pójść, tyle nowych osób, które będziemy widzieć, a to wszystko z Tobą za rękę. Proszę Cię, Boże, o jedność w uwielbieniu, o nasze oczy, które będą patrzeć na Ciebie. Nie tylko podczas tego uwielbienia, ale przez cały ten dzień warsztatów, a potem, kiedy wrócimy już do swoich domów, każdego kolejnego dnia. Pomóż nam chwalić Ciebie przy każdym kroku, w każdej rozmowie z sąsiadem, z panią w sklepu. Ty jesteś godzien naszej chwały, ale też przede wszystkim jesteś godzien na naszego posłuszeństwa, podążania za Tobą. Godzien chwały jesteś, Panie, wziąłeś kary za mój grzech. Ty stworzyłeś, odkupiłeś, łaską swą obdarzasz mnie. Godzien chwały jesteś, Panie, wziąłeś karę za mój grzech. Ty stworzyłeś, odkupiłeś, łaską swą obdarzasz mnie. Śpiewajmy, Kościele, naszemu Bogu. Święty, święty, święty jest Bóg wszechmogący, który był i jest i przyjdzie znów. Ze wszystkich sił Ci śpiewa chwała Królowi. Ty sensem życia jest i będę Cię wielbił. Panie, odziany jesteś w kolorach tęczy, w błyskawic, blask i grzmotu.
Twoja świętość, w zachwycie padam u Twych stóp. Tyś drogą, prawdą, życiem, w Tobie ma siła jest, Bogiem wielkim jesteś Ty. Odnaleźć Ciebie.
Lepszy jeden dzień przed ciągach Twych. Lepszy jeden dzień w domu Twym. Lepszy jeden dzień przed ciągach niż gdziekolwiek tysiąc. Lepszy jeden dzień przed ciągach Twych. Lepszy jeden dzień w domu Twym. Lepszy jeden dzień przed ciągach niż gdziekolwiek tysiąc. Lepszy jeden dzień przed ciągach Twych. Lepszy jeden dzień w domu Twym. Lepszy jeden dzień przed ciągach niż gdziekolwiek tysiąc. Lepszy jeden dzień przed ciągach Twych. Lepszy jeden dzień w domu Twym. Lepszy jeden dzień przed ciągach niż gdziekolwiek tysiąc. Me serce woła dziś, Tyś skałą tarczą mi. Radośnie śpiewam chwały. Przytul mnie, chcę blisko Ciebie być. Lepszy jeden dzień przed ciągach Twych. Lepszy jeden dzień w domu Twym. Lepszy jeden dzień przed ciągach niż gdziekolwiek tysiąc. Lepszy jeden dzień przed ciągach Twych. Lepszy jeden dzień w domu Twym. Lepszy jeden dzień przed ciągach niż gdziekolwiek tysiąc. Lepszy jeden dzień przed ciągach Twych. Lepszy jeden dzień w domu Twym. Lepszy jeden dzień przed ciągach niż gdziekolwiek tysiąc. Lepszy jeden dzień przed ciągach Twych. Lepszy jeden dzień w domu Twym. Lepszy jeden dzień przed ciągach niż gdziekolwiek tysiąc. Dobrze jest przebywać w Twojej obecności. Dziękuję Ci, że stworzyłeś tak wspaniały sposób chwalenia Ciebie, że wybrałeś swój lud i dałeś im zadanie chwalenia Ciebie. Dziękuję Ci za to, że stworzyłeś coś takiego. Dziękuję Ci za to, że przychodzisz w swojej chwale do nas. Dziękuję Ci, Boże, że tak dobrze jest być z Tobą. Chcę bliżej Ciebie być. Chcę bliżej Ciebie być. Chcę bliżej Ciebie.
Szacunek według mnie to, że się kogoś szanuje i się kogoś wspiera. Szacunek to jest, że pomagam mamie. Szacunek można oddawać w sposób, na przykład nie być miłym, że krzyczeć i nie wybrać kogoś, tylko no być miłym do niego. Że zmywam po sobie naczynia, mówię dzień dobry. Jak nas na przykład przypadkowo popchnie, to mu o tym mówimy, a nie krzyczymy na niego. Jeśli ktoś nie lubi to, no to musisz powiedzieć, że ja mam inne zdanie, ale to jest okej, że ty możesz sobie myśleć tak, jak chcesz. Przykład, jak nauczyciele mówią, żeby nie gadać na prezentacji, to nie gada. No ja myślę, że w Biblii mówię o szacunku. Na przykład Arkon Łego powiedział, że będzie jakaś wielka burza i oni się na to śmieli, ale Noe uwierzył to i miał szacunek do tego, że to się stanie, że to jest Bóg. Dzień dobry, dzień dobry. Witam was wszystkich bardzo serdecznie. Kto z was był tutaj wczoraj? Podnieście rękę. Wróciliście. Chwała Bogu. To znaczy, że było dobrze. Nie wyszedłem na ciebie. I nie wyszliście. Jesteście. Super. A kto jest tutaj dzisiaj po raz pierwszy? W sensie, kto dołączył dzisiaj, a nie było go wczoraj? Super. Przywitajmy gorąco tych, którzy są dzisiaj. Naprawdę mieliśmy wczoraj wspaniały dzień, ale dzisiaj, skoro jest nas jeszcze więcej, wierzę, że będzie jeszcze wspanialszy dzień. Dobrze jest być razem, dobrze jest oddawać Bogu chwałę, dobrze jest wspólnie budować relacje. Teraz obejrzymy jeszcze jeden króciutki filmik i będziemy się modlić. Będziemy się modlić w małych grupach. Chcemy się modlić o ruch Ewangeliczna Polska. Usłyszymy dzisiaj troszeczkę więcej na ten temat, ale będzie to czas, aby się wspólnie modlić. Jest teraz też duży, ważny projekt ruchu Ewangeliczna Polska. Zobaczycie to teraz w tym krótkim filmiku, a za chwilę będziemy mogli się wspólnie w mniejszych grupach modlić. Zapraszam. Four years ago, God gave us a vision that one day Poland, the Polish church, would be united, would collaborate, would work with each other, would bless each other. And you know what? God has been at work. God has been at work like we have never seen before in this area of unity. Just after 4 years, Evangelical Poland is now the largest interdenominational collaboration movement of pastors, leaders and churches in Poland. We live here in the area of Western Poland, in the city of 1 million people, city of Poznań. There are 20 churches here, 20 evangelical churches, and only 3 have buildings. 5 other churches have been looking for a new place for years and they couldn't find one. In the whole area where 10 million people live, there's no single conference, Christian conference center here in the western part of Poland, where people could come, where people could be equipped, people could be encouraged, where pastors, leaders could be trained to plant new churches, to disciple others, trained for evangelism. So there's a huge need to find and to have a place like this that would serve the entire church, that would serve the church that wants to collaborate, that wants to bless each other. And we have found the right location, near Poznań and right off the freeway between Berlin and Warsaw. This will be the place where leaders will grow through trainings, equipping, retreats, summer camps, and other meetings. 2 million Ukrainian refugees are living in Poland. Many of them need skills, need to learn Polish language. This place will also serve the refugees. There will be trauma training, well, there will be counselor training. We will train them in Polish language and also skills so they can find a job and live their life until they can go back home. This place will also serve as a home for Amazing Grace Local Church, which has been planted 3 years ago and has been growing since. In this area here, there's 100,000 people live here in the southern part of Poznań, and there's no single evangelical church here.
would you consider joining this God-given vision? Would you consider partnering with Evangelical Poland in changing western part of Poland for Jesus Christ? Thank you so much and God bless you. Amen. Wczoraj mówiliśmy o tym, że dobrze jest mieć odważne marzenia i dobrze jest je realizować. To jest jedno z tych marzeń, które jest właśnie realizowane. Chcielibyśmy zaprosić nas teraz do modlitwy, modlitwy jedności, ponieważ możemy stawać w jedności. Tak jak wczoraj rozpoczynaliśmy nasz dzień, chcę przypomnieć ten werset z Ewangelii Jana 15:5. Ja jestem krzewem winnym, wy jesteście latoroślami. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten wydaje wiele owocu, bo beze mnie nic uczynić nie możecie. Modlitwa jest właśnie tym początkiem stanięcia razem w jedności. Zapraszam teraz, byśmy w mniejszych grupach, tak jak siedzimy, zwrócili się do osób obok nas i modlili się. Modlili się w intencji właśnie o to centrum szkoleniowe, o różne obszary działania ruchu Ewangeliczna Polska, o Boże błogosławieństwo i prowadzenie. Drogi Panie, dziękujemy Ci za to, że jesteś takim niezwykłym Bogiem. Dziękujemy Ci za to, że jesteś Bogiem, który jednoczy swój Kościół. Dziękujemy Ci za to, że Ty jesteś tą skałą, na której zbudowany jest Kościół. Dziękujemy Ci za to, że to Ty jesteś życiem i Ty ogłaszasz swoje życie nad swoim Kościołem. Ty jesteś tym, który kocha Kościół. I Ty pragniesz, abyśmy w tej naszej różnorodności stawali w jedności w Tobie. I Ty jesteś tym, który nas jednoczy. Tobie chcemy oddawać cześć i chwałę. Ciebie chcemy uwielbiać, Ciebie chcemy wywyższać. Tobie poddajemy nasze życie. Dlatego chcemy też wspólnie zawołać do Ciebie.
w modlitwie, modlitwą, którą Ty uczyłeś swojego Kościoła, swoich uczniów. Chcę nas zaprosić wszystkich, abyśmy wspólnie pomodlili się modlitwą jedności, modlitwą Ojcze Nasz. Zapraszam. Ojcze Nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego, albowiem Twoje jest królestwo i moc i chwała na wieki wieków. Amen. Czyje to jest królestwo? Czyje to jest królestwo? Amen, amen. Chwała Bogu. Usiądźmy. Jak widzicie, pojawiły się tutaj baloniki. Bardzo dziękuję. To mi się podobają te kolory. Podobają wam się te baloniki? Jak myślicie, z jakiego powodu te baloniki tutaj na scenie? Urodziny. A czyje to są urodziny dzisiaj? Tak jest, słuchajcie. Aż ciężko uwierzyć, ale dzisiaj wybiła 5-latka ewangelicznej Polski. 5 lat. Ja, wiecie, nigdy nie zapomnę tego, kiedy pewien taki młody, jeszcze młodszy człowiek zadzwonił do mnie i się umówił ze mną na spotkanie w IKEA we Wrocławiu na kawę, żeby porozmawiać o pewnej dużej wizji. A ja lubię duże wizje, więc z przyjemnością się spotkałem z Andrzejem. Mieliśmy rewelacyjną rozmowę. Później były już kolejne kroki, spotkania, działania. Ale pięknie jest patrzeć, Andrzeju, prawda? Jak wiele się wydarzyło od tamtej rozmowy. Obejrzyjmy króciutki filmik teraz na temat 5 lat historii ewangelicznej Polski. Fantastycznie.
Chciałoby się poskakać trochę, prawda? Słuchajcie, kochani, ruch ewangeliczna Polska nie byłby możliwy bez zaangażowania kościołów, bez zaangażowania konkretnych osób, które są tutaj też z nami. Jedno z tych zdjęć w tym filmiku widzieliście, tam byli też oryginalni sygnatariusze pierwszego tutaj spotkania ewangelicznej Polski. Także chciałbym poprosić może, żebyśmy też prezbiterów lub przedstawicieli kościołów, rad kościołów, którzy są tutaj obecni, aby powstali. I Andrzeja Bajeńskiego tutaj do przodu na chwilę chciałem poprosić, aby dwa zdania powiedział. Bardzo proszę, prezbiterów, przywitali. Bardzo dziękujemy za wsparcie, proszę bardzo. I poprosimy też Andrzeja tutaj do przodu. Andrzejów to tu mnóstwo jest, ale Andrzeja Górskiego, jeśli można. Przy tej okazji, słuchajcie kochani, dzisiejszy dzień jest dniem rozjazdowym. Obawiam się, że do wieczora może nie wszyscy wytrzymają, chociaż powinni. Andrzeju, chodź Andrzeju. A więc w tym momencie powiem w imieniu naszego kościoła ewangelicznego, dobrego kościoła pod nazwą Kościół Chrystusowy. Chciałbym na twoje ręce, Andrzeju, złożyć już takie podziękowanie za to, co wy wyrabiacie. Znaczy, co robicie po prostu, wiesz. To było 30 parę lat temu, kiedy takie młodzieżówki jakieś robiliśmy tutaj w Warszawie, wielotysięczne. I pamiętam biskup Zdzisław Tranda, ja akurat byłem przewodniczącym takiego jakiegoś komitetu i on wyszedł na scenę i mianował mnie pułkownikiem. I Andrzeju, ja bym chciał cię dzisiaj mianować pułkownikiem ruchu ewangelicznego. To od biskupa dostałem, jako biskup przekazuję dalej tobie. Tu jest podziękowanie, znaczy takie drobne podziękowanie, ale to jest... To jest na twoje ręce, ale dla tych wszystkich zmęczonych wolontariuszy. Ola dostanie swoje, ona jest szczególnie ten... Andrzeju. Dziękuję. Dzięki. Ja powiem jak Andrzej Andrzejowi. Tak jest. Kochani, także jeszcze raz chciałem to podkreślić, że ruch ewangeliczna Polska nie istniałby bez zaangażowania wszystkich kościołów w Polsce. Także dziękujemy za wasze zaangażowanie, za to, że jesteśmy. Chcielibyśmy tutaj wnieść taki potężny tort, ale nie mamy tutaj takiej przestrzeni, ale żeby osłodzić ten dzień, aby trochę poświętować, aby tak trochę wam posłodzić, to mamy dla każdego z was muffinkę. Co wy na to? Zapraszamy wolontariuszy, aby weszli. Możemy wspólnie podziękować. Kochani, jak co roku, chciałbym się skupić na tym i przypomnieć, po co my się zbieramy jako ewangeliczni chrześcijanie razem. Po co założyliśmy ewangeliczną Polskę. Amen. Czy pamiętasz, jak się czułeś w zeszłym roku, w lutym i w marcu, kiedy 64-kilometrowy korek wojsk rosyjskich jechał na Kijów. Jakie miałeś myśli? Co wtedy chodziło tobie po głowie? Co się stanie, gdy Rosjanie podbiją Ukrainę? Pamiętacie te pierwsze filmiki, gdy czołg w mieście przejechał jakiś zwyczajnie jadący samochód? Pamiętacie ten moment? Pamiętacie te odczucia? Może strach? Może niepewność? Ja pamiętam. Ja nigdy nie zapomnę tej drogi pełnej sprzętu wojskowego, czołgów, ciężarówek jadących w stronę Kijowa w jednym sznurku. Myślałem sobie, czy to w ogóle możliwe, żeby zatrzymać atak tak potężnego wojska. Czy to, co się działo przez lata, przez wieki, ataki Rosjan, ze strony Rosjan, czy to się nie powtórzy znowu? Jaką mamy gwarancję,
patrząc na historię Europy, że to się nie powtórzy. I chyba mam wrażenie, że wszyscy to czują. Jako kraj kupujemy broń jak szaleni. Robią to zresztą też inne kraje europejskie. Ale czemu to robimy? Bo jesteśmy za mali. Potrzebujemy siebie nawzajem. Zjednoczyliśmy się w NATO, żeby być razem, żeby być silniejsi. Czyli co robią kraje, które graniczą z Rosją, które są tutaj w naszym rejonie geograficznym? Wzmacniają się, szkolą, współpracują i stają razem przeciwko zagrożeniu. Kochani, obecnie w Polsce mamy 12 tysięcy żołnierzy NATO, albo więcej. W 2019 było ich tylko 5 tysięcy. Nie wiem, czy wiecie, że w przyszłym roku będą największe ćwiczenia w historii NATO. Aż 40 tysięcy żołnierzy będzie ćwiczyć w Polsce, w innych krajach. Będą ćwiczyć, trenować scenariusz ataku Rosji na jedno z państw członkowskich. Kochani, my jako chrześcijanie, odłączeni od tego, co pospolite, toczymy jeszcze trudniejszą walkę. Walczymy o życie wieczne naszych rodzin, naszych przyjaciół, naszych rodaków. I czy my jako Kościół zbroimy się jakoś? Stańmy razem, by być silniejsi, by być skuteczniejsi. Rozwijajmy miłość, szacunek, jedność, by świat, patrząc na nas, mógł rzeczywiście poznać, że Jezus jest Panem. W związku z tym faktem, że jesteśmy z innymi krajami w NATO, mam kilka retorycznych pytań do każdego z nas, ale oczywiście w odniesieniu do naszej sytuacji jako ewangelicznie wierzących chrześcijan, którzy pochodzą z różnych kościołów. Czy to, że jesteśmy razem i jednoczymy działania, ma negatywny wpływ na nasze kraje, czy pozytywny? Czy to, że współpracujemy z innymi krajami, stajemy się mniej Polakami, czy stajemy się Anglikami albo Kanadyjczykami? Tak samo, gdy współpracujemy przy różnych projektach, czy konserwatysta staje się bardziej charyzmatykiem albo odwrotnie? Czy przez to, że mamy inne wojska u siebie, tracimy niezależność jako kraj? Albo czy tracimy niezależność jako denominacja, gdy spotkamy się razem jako wierzący, albo przychodzimy na wydarzenia w innych kościołach, albo bierzemy w projektach z różnych kościołów? Czy to, że mamy amerykańskie albo angielskie wojska w Polsce, wpływa na to, co myślimy o kulturze i historii naszego kraju? Czy wyzbywamy się swojej tożsamości? Czy zatracamy to, co nasze, to, co polskie? Czy może wręcz odwrotnie? Dzięki temu, że jesteśmy razem, jesteśmy mocniejsi, jesteśmy silniejsi, uczymy się od siebie, rozwijamy się przez współpracę i podglądanie siebie nawzajem. Czy czujemy się bezpieczniej? I zadam jeszcze jedno ostatnie pytanie tak tutaj z tej serii. Każdemu z was indywidualnie. Jak czułbyś się, jak czułabyś się teraz, gdybyśmy nie byli w NATO? Podobnie dla nas, ewangelicznie wierzących chrześcijan. Czy warto być razem? Czy warto współpracować? Czy tracimy, czy raczej zyskujemy na tym, że jesteśmy razem? Ja oczywiście głęboko w sercu wierzę, że zyskujemy, że warto być razem, bo Bóg prowadzi swój Kościół i to cały Kościół w naszym kraju. Tylko pytanie, czy jesteśmy gotowi stanąć razem, stanąć silniejsi dla większego dobra, dla dobra Ewangelii i dla dobra zbawienia naszych rodaków? Co jest Bożą wolą dla Kościoła? Oczywiście wiele rzeczy, ale jeden z przewijających się tematów w Nowym Testamencie jest zależność od siebie, bycie razem. Pojęcia takie jak sobie nawzajem, w stosunku do siebie występuje aż 100 razy w 94 wersetach. Jedna trzecia tych wersetów mówi o jedności pomiędzy wierzącymi. Jedna trzecia mówi o miłości pomiędzy wierzącymi. 15% mniej więcej mówi o pokorze w stosunku do siebie nawzajem. A pozostałe fragmenty mówią tak jak módlcie się o siebie, nieście swoje ciężary, mówcie sobie prawdę, zachęcajcie się. I czytamy w Ewangelii Jana 17:21, kiedy Jezus się modlił, pragnę, by wszyscy byli jedno, jak Ty, Ojcze, we mnie, a ja w Tobie. Niech oni w nas będą jedno,
aby świat przez to uwierzył, że Ty mnie posłałeś. Czyli co czytamy? Świat uwierzy w Jezusa, jeśli będziemy jedno. Tak samo Ewangelia Jana 13:35. Po tym wszyscy poznają, że jesteście moimi uczniami, jeśli jedni drugich darzyć będziecie miłością. Świat pozna, że jesteśmy uczniami, jeśli będziemy mieli miłość do siebie nawzajem, kochani. Bóg w swoim słowie jasno i klarownie zachęca do tego, byśmy byli razem. Dobrze świętować i patrzeć, co Bóg uczynił w trakcie tych pierwszych 5 lat naszej współpracy w ramach Ewangelicznej Polski. Myślę, że ten energiczny filmik, który głośno został puszczony, może mocno głośno i fajnie, pokazał, ile już się zadziało. I mógłbym teraz zrobić statystyki z tego wszystkiego, ile było spotkań, ile liderów, ile służb i tak dalej, ale może tylko powiem dwie. 30% wszystkich kościołów w Polsce wzięło udział w co najmniej jednym projekcie pod wspólną razem, jako EP. Ponad 150 organizacji chrześcijańskich w jakimś zakresie tworzy, uczestniczy, korzysta, czy dokłada się do tego wspólnego dzieła. Kochani, tak jak Wojtek, chcę wam wszystkim naprawdę podziękować za to, że macie serce, że za wasze zaangażowanie, za wkład i za budowanie współpracy jedności pośród chrześcijan w Polsce. Dziękuję bardzo. Ale po co to robimy? Jaki jest nasz cel? Przypomnę, to już było wspomniane, że gdy powoływaliśmy EP 5 lat temu, to podpisaliśmy taki dokument, który się nazywał Wizja rozwoju ewangelicznego chrześcijaństwa w Polsce do 2050 roku. A o co tam chodzi? Zasadniczo o dwie sprawy. Żeby w 2050 roku 1% Polaków utożsamiał się z ewangelicznym chrześcijaństwem i żeby było w 2050 roku 5000 wspólnot ewangelicznych. Kochani, na podstawie ostatniego badania GUS-u widzimy, że daleka droga jeszcze przed nami. I powiem, musimy, jeśli chcemy dojść do tego 1%, zmienić nasze podejście do siebie nawzajem, do innych wspólnot, do całego Kościoła. Gdzie dwóch Polaków, tam trzy opinie. Słyszeliście to powiedzenie? Kto prowadzi Kościół, to dobrze wie, jak to jest. Jeden z amerykańskich misjonarzy w Polsce tutaj, który od lat mieszka, zapytał mnie kiedyś, Góral, jak wam się udało to zrobić i nie oberwać? On poznał już polską specyfikę i wie, że współpraca na dłuższą metę między wierzącymi z różnych kościołów wydawała się niemożliwa. I wiecie co, szczerze mówiąc? Oberwaliśmy. Ja oberwałem. I to nie raz. Na przykład dostałem strzały tylko za pytanie liderów, czy chcieliby dołączyć do jakiegoś projektu. Ale się nie poddałem. I mówię o sobie, ale pewnie niektórzy z was też tego doświadczyli. Jesteśmy krytykowani przez to, że siadamy do rozmów i wspólnych projektów z wierzącymi z innych kościołów ewangelicznych. Słyszałem już, jak było określenie na naszą tutaj współpracę jako charyzmatyczna Polska. Dla innych znowu to jest konserwatywna Polska. Ale kluczowe pytanie jest takie, czy tracimy, czy zyskujemy, będąc razem jako ciało Chrystusa? Jak mamy dojść do 1%, skoro wszyscy jesteśmy zajęci i robimy wszystko, co możemy dla rozwoju naszych poszczególnych wspólnot i organizacji. Kochani, zachęcam. Inwestujmy swój czas, zdolności, wszystko, co mamy, również dla czegoś większego, dla większego obrazu, dla rozwoju Królestwa Bożego, dla powstawania nowych wspólnot, dla rozwoju możliwie jak największej liczby liderów, wspólnot i organizacji chrześcijańskich. Dzisiaj za chwilę 50 służb się będzie tutaj wystawiało, tutaj na Expo. Wszyscy przyjechali, każda służba z nich jest tutaj, żeby pomóc Tobie, Twojej wspólnocie i Twojej organizacji. Bez względu na to, z której jesteś denominacji. Powtórzę to, co powiedział Wojtek, to, co wczoraj mówiliśmy. Warto marzyć i próbować osiągać to, co innym wydaje się niemożliwe. I ta nawet mała dziewczynka mówiła o tym, gdy Noe budował arkę. Nie wiemy tego z Biblii do końca, ale możemy się domyślać, że śmiano się z niego i krytykowano, ale on widział szerszy obraz. Historię, jak to się skończyło, znamy. Warto mieć serce większe dla całego Kościoła Jezusa niż tylko dla mojej lokalnej wspólnoty czy mojej organizacji. Warto patrzeć oczami i sercem Boga. On pragnie, by inna wspólnota w Twoim mieście wzrastała tak samo jak Twoja. Niesamowite. To On jest Bogiem. Nie przejmujmy się tym, co myślą inni, co powiedzą o nas. Nie porównujmy się. To jest Królestwo Boże. Wczoraj słyszeliśmy wspaniały wykład na ten temat.
Czy myślisz, że Bóg może ciebie też chcieć wykorzystać do tego, byś pobłogosławił czy pobłogosławiła inną wspólnotę lub inną organizację, której nie tworzysz na co dzień? Czy Bóg może chcieć tego? Podejmij dziś decyzję, że będziesz miał serce i postawę wspierającą inne wspólnoty, innych liderów. To Bóg buduje swój Kościół i chce wykorzystać nas wszystkich do tego. Patrzmy na Kościół tak, jak On na niego patrzy. Na całe ciało. Znowu przychodzi mi taki przykład wojskowy. Gdy żołnierze siedzą w okopach, to wiedzą, że gdy będą razem, to uda im się przetrwać. Gdy będzie ich więcej, gdy mniej zginie, to uda im się przetrwać. Dlaczego? Dlatego troszczą się o siebie nawzajem. Pomagają sobie dla wspólnego dobra, żeby przetrwać, żeby wygrać. My wiemy, że prowadzimy duchową bitwę. Jesteśmy na wojnie. Dbajmy o siebie, kochani. Wspierajmy się, zachęcajmy, miejmy dobre słowo dla siebie nawzajem. Serduszko na Facebooku. Albo gdy coś innego się dzieje dobrego w innej służbie w twoim mieście, napisz coś temu liderowi. Albo gdy się coś złego dzieje, to jeszcze bardziej napisz. Albo gdy się nic nie dzieje, to też mu napisz. Kochani, dwa razy w tygodniu gram w koszykówkę. Jak widzicie, jestem trochę wysoki. Mam tam kolegę, który jeździ takim samochodem o nazwie Tesla. I wiecie, co raz dał mi się przejechać. Nie wiem, czy kiedyś jechaliście. To jest przełom w motoryzacji. To jest samolot na kółkach. Przyspiesza od 0 do 100 tak samo szybko jak od 100 do 200. Nie, że jechałem 200 na godzinę. Nie? To się nagrywa, więc... Jeśli masz możliwość, jakkolwiek masz jakiegoś znajomego, kogoś, przejedź się Teslą, twoje życie, gwarantuję, już nie będzie nigdy takie samo. Zwykłe elektryki i Tesla to jest zupełnie inna bajka, różne inne światy. To, co było niemożliwe, Elon Musk dokonał tego. Kochani, jeżeli chcemy widzieć zmienioną Polskę, ewangeliczną, w 1%, musimy marzyć, modlić się i dokonać przełomu tego, co niemożliwe. Zacznijmy od siebie. Bądźmy razem. Jako część ewangelicznej Polski bądźmy światłem w naszych miastach. Niech świat przez naszą jedność i miłość do siebie nawzajem pozna, że Jezus jest Bogiem. A teraz spójrzmy w przyszłość. Jak myślicie, czego Bóg może chcieć dokonać przez kolejne 5 lat? Czy jest możliwe, żeby Polacy współpracowali? Pierwsze 5 lat pokazało, że jest to możliwe i że Bóg błogosławi. Nie wiem na przykład, czy wiecie, że w obszarze współpracy w ramach działań społecznych tutaj w EP, oczywiście jest katalog dobra powstał, spis organizacji wydrukowanej, też online, są stady tury, spotkania, szkolenia z fundraisingu i stało się to przez ostatnie 2-3 lata. Tylko Bóg wie, co będzie przez kolejne 5 lat. A na przykład w obszarze zakładania wspólnot. W kwietniu był Church Planting Summit, 120 uczestników, 14 organizacji międzynarodowych. Jest wspaniała grupa robocza, która powstała 10 osób z różnych kościołów, którzy mają na sercu zakładanie wspólnot. Powstał plan i strategia współpracy dla zakładania wspólnot w naszym kraju. Przy okazji daję znać, że szukamy koordynatora ewangelizacji i zakładania wspólnot. Może akurat ty chciałbyś podjąć się tego zadania. Muszę przyznać wam, że jak tak jeżdżę po Polsce i rozmawiam z ludźmi, to cały czas są ludzie, którzy jeszcze nie rozumieją, czym jest EP, po co jest w ogóle Ewangeliczna Polska. Ja niedawno dowiedziałem się, że jest takich 5 różnych podstawowych potrzeb człowieka, które motywują nas do zaangażowania się. I te potrzeby to jest przynależność, bezpieczeństwo, wolność, znaczenie jako sens, znaczenie jako ważność projektu, do którego się dołączam. I mózg każdego z nas działa inaczej. Inaczej rozumiemy i przyjmujemy informacje. I teraz krótko pokażę wam potrzebę istnienia Ewangelicznej Polski jako ruchu współpracy i jedności w środowisku ewangelicznym w Polsce właśnie dla tych 5 różnych grup osób. I myślę, że każdy z was tutaj się odnajdzie. I teraz uwaga, jeżeli jesteś człowiekiem, dla którego ważna jest przynależność, to chcę ci coś powiedzieć. EP to ludzie, to ruch serc, które chcą się wspierać, błogosławić sobie. Budujemy relacje, rozpoczynają się przyjaźnie, które przetrwają obecne projekty i przyszłe projekty. Tworzy się środowisko ludzi, którzy się wspierają nawzajem, w którym panuje zaufanie i przyjaźń. Niektórzy z was mają potrzebę bezpieczeństwa i jasności. W EP wiemy, co chcemy osiągnąć. Cel jest jasny i wynika z wizji 2050, czyli 1% Polaków utożsamia się z ewangelicznym chrześcijaństwem,
i istnieje 5000 kościołów w 2050 roku. Zbudowaliśmy struktury. Jest koordynator, są liderzy konkretnych obszarów współpracy, są grupy robocze, jest grupa misjonarzy, tak zwany back office. Ruch, który z natury powinien być naturalny, ma też swój porządek i cele. A może masz potrzebę, by być częścią projektów, które mają znaczenie w życiu, które mają sens i nie lubisz robić rzeczy bez sensu, które nie mają przełożenia na rzeczywistość. To powiem ci tak. To, co rozpoczęło się 5 lat temu, to jest przełom w środowisku ewangelicznym. Świat jeszcze nie został zmieniony, ale mocny fundament został zbudowany. Jesteśmy nastawieni na wyniki i na rezultaty. Chcemy jak najlepiej wykorzystać dany nam przez Boga czas. Razem jesteśmy silniejsi, mamy więcej możliwości i możemy osiągnąć to, czego jeszcze nasz kraj nie widział. A może masz potrzebę wolności? To ci powiem tak. W EP nikt nikomu nie mówi, co ma robić. Wspólnie marzymy i tworzymy, realizujemy projekty i pomysły. Mamy oczywiście nadany ogólny kierunek w postaci wizji 2050, ale jesteśmy grupą ludzi, która przyjmie każdy pomysł, nawet najbardziej zwariowany czy rewolucyjny. Jeżeli będziesz umiał tylko przekonać ludzi, żeby poszli za tym, żeby ludzie zrobili coś razem, to nie ma żadnych granic ani przeszkód, by dokonać wszystkiego, czego Bóg położy nam czy tobie na sercu. A może masz potrzebę angażowania się w rzeczy ważne i przełomowe, by swoim życiem wprowadzić różnicę na tym świecie i chcesz wiedzieć, po co i dlaczego to robimy. Kochani, budujemy ruch, platformę współpracy, bo jedność jest w sercu Boga. Budujemy, bo chcemy dla naszych rodzin i przyjaciół wieczności. Chcemy pomóc innym i nam samym też, bo czasami jako liderzy wspólnot czy organizacji mamy stare schematy myślenia, które może już dzisiaj nie pasują do naszej kultury. Również ty możesz bardzo dużo wnieść do Kościoła w Polsce. Możesz mieć nawet wpływ, nawet nie bezpośrednio, na zakładanie nowych wspólnot. Kochani, dziękujemy Bogu za te ostatnie 5 lat. Jesteśmy wdzięczni, jak nas używa, jak nas wszystkich używa, że ludzie się spotykają, współpraca jest nawiązywana, ludzie poznają innych, rozwijają się dzięki mentoringowi, znajdują miejsca pracy, znajdują miejsca służby, nowe możliwości służby, kościoły są zmieniane i są zdrowsze. Chwała Bogu za to. Wielu z was brało udział w tym, więc jeszcze raz dziękuję wam za to. Ale jeszcze jedną myślą chciałem się podzielić. Jak widzieliście na filmie, pojawił się niemożliwy temat. Pomysł od Boga. Byśmy jako Ewangeliczna Polska stworzyli centrum konferencyjno-szkoleniowe. Jest to coś, o czym w ogóle nawet nie myśleliśmy, nawet nie marzyliśmy o tym 5 lat temu. Ale jak to w życiu bywa, Bóg odkrywa swoją wolę wtedy, kiedy jesteśmy może na to troszkę bardziej gotowi i kiedy On chce przede wszystkim. I daje nam tylko to, co możemy udźwignąć na dany moment. 5 lat temu nie było szans, żeby rzucić się na taki zwariowany pomysł. Niektórzy zapytają, po co? Po co kolejny ośrodek taki konferencyjny w Polsce? Podam wam tylko 4 podstawowe powody, dla których warto, a nawet powinno się otworzyć takie miejsce. W całej północno-zachodniej Polsce, w 1/4 części naszego kraju, nie ma ani jednego tego typu ośrodka ewangelicznego. Ani jednego. 10 milionów ludzi tam mieszka. Wiemy, jak służą pięknie takie ośrodki jak Radość, Zako, H2O i inne. Będzie wreszcie nowe miejsce dla Kościoła w tamtej części kraju. Potrzebujemy w ogóle jako ewangeliczne środowisko nowych budynków. Myślę, że to wszyscy wiemy i widzimy to w naszych miastach. Drugi powód, no to serce EP. Budowanie relacji, wyposażanie liderów, inwestowanie w przyszłych liderów. To jest to, czym my żyjemy. I będzie miejsce na dobrym poziomie, gdzie będziemy mogli przyjechać, tak jak tutaj dzisiaj być, ale też dzięki temu, że tam są pokoje hotelowe, będziemy mogli wieczorem zostać i rozmawiać do późnych godzin wieczornych. A to wiecie, że jak się dwóch liderów spotka, no to na pewno z tego coś tam się urodzi. To tak zawsze jest. Tam będziemy budowali relacje, zaufanie. A wiemy, że bez zaufania nie ma współpracy i nie będzie współpracy. Efektem szkoleń i tych wydarzeń będą zdrowi, wyposażeni liderzy, a to oznacza zdrowe wspólnoty i zdrowe organizacje chrześcijańskie. Trzeci powód to taki, że na całym świecie jednym z najlepszych sposobów ewangelizacji są obozy letnie. Tam się nawraca najwięcej ludzi. To jest jakiś fenomen, my to wiemy, że ludzie opuszczają swój dom, swoje środowisko, codzienność i nagle Bóg może do nich mówić, myślą jakoś inaczej, są gdzieś w lesie i Bóg mówi do nich i tam się najwięcej ludzi nawraca.
No i chyba najważniejszy czwarty powód, kochani, to będzie kolejne miejsce dla ciebie, dla twojej wspólnoty, dla twojej organizacji, w którym będziesz mogła zorganizować swoje wydarzenie, swój zjazd, konferencję, wyjazd czy cokolwiek. Ten ośrodek to wcześniejszy trzygwiazdkowy hotel, Green Hotel, tak się nazywa, z ogromnym potencjałem. Znajduje się tam 7 salek konferencyjnych, 44 pokoje, restauracja oraz w pełni wyposażona kuchnia, 18 tysięcy metrów kwadratowych działki z lasem przy lesie, czyli potencjał na boiska, namioty, ogniska, amfiteatry itd., itd. No i lokalizacja pod samym dużym miastem na zachodniej Polsce, pod Poznaniem, 5 minut od autostrady, 3 godziny od Berlina, 3 godziny od Warszawy. Jesteśmy obecnie na finiszu zbierania wsparcia na pierwszą wpłatę, dzięki której staniemy się właścicielami tego ośrodka. I to możliwe, że już za 3 miesiące. Ewangeliczna Polska, dzięki, chwała Bogu. Ewangeliczna Polska, czyli fundacja, która stoi za Ewangeliczną Polską, będzie właścicielem tego ośrodka, to zapewni temu ośrodkowi ponaddenominacyjny charakter, czyli serce EP. Kochani, do tej pory za bardzo nie mówiliśmy o finansach, nie prosiliśmy o wsparcie finansowe, ale wydaje mi się, że teraz przyszedł czas. Jest okazja, by zrobić duży kolejny krok dla rozwoju ewangelicznego chrześcijaństwa w naszym kraju. I pomyślmy sobie, na ile jesteście wdzięczni, na ile my jesteśmy wdzięczni za takie ośrodki jak Radość, za Kościele, Ostróda, Kiczyce czy inne. Ilu, kto z was tam był? Jakbym zapytał, pewnie każdy z was był w którymś z tych ośrodków. I teraz dzięki nam wszystkim może być nowy ośrodek w kraju. Uwaga, dzięki Bogu zebraliśmy już wpłaty albo deklaracje na pokrycie 48% całej kwoty, to jest ponad 5 milionów złotych. Do podpisania umowy i pierwszej wpłaty brakuje już tylko 500 tysięcy, tylko 500 000 złotych. Poza całą część kwoty właściciel zgodził się rozłożyć na 4 kolejne lata, znaczy przez 4 lata będziemy spłacać resztę. Pytanie do ciebie, jak tu siedzisz na tej sali. Czy chciałbyś dołożyć, czy chciałabyś dołożyć cegiełkę do tego ośrodka, który będzie służył Kościołowi przez duże K, przez kolejne dziesiątki lat? Zachęcam, rozważ również to, na ile jesteś wdzięczny za taki ruch jak Ewangeliczna Polska. Na ile twoje środki, twoje pieniądze mogą dzisiaj mieć przełożenie na setki obozów, konferencji, wydarzeń, które odbędą się tam dla rozwoju i budowania Królestwa Bożego w Polsce. Jeżeli chciałbyś rozważyć dołożenie się do tego, to możesz to zrobić na 3 sposoby. Każdy z was dostał w waszej torebce taki folder, tam jest kod QR, możecie to zeskanować i tam coś płacić. Możecie użyć terminala w recepcji i wpłacić darowiznę kartą. Możecie też oczywiście tradycyjnie przelewem na konto albo dać nam znać, powiedzieć, ok, ja chciałbym zapłacić, chciałbym wesprzeć tyle, ale nie mogę, zrobię to jakoś tam w ratach czy jakoś. Możesz to zrobić nawet teraz albo w przerwie. Kochani, jesteśmy bardzo blisko na tym etapie. To jest naprawdę przełom, przynajmniej na północno-zachodnią Polskę. Każde 500 zł, każdy 1000 zł, każda stówa ma znaczenie. I może doprowadzić do tego, co by się kompletnie wydawało niemożliwe. Ale jak mówiliśmy wcześniej, Wojtek też to potwierdzał, my tutaj w EP zabieramy się za niemożliwe. Niemożliwy cel po ludzku to zebranie 500 tysięcy złotych do końca roku. Z Bogiem to jest możliwe, dlatego wierzę, bierzemy się za to, co niemożliwe. A ty bądź częścią tego, co robi Bóg. Kościoły, organizacje różne położyły już potężny fundament. Jeżeli chcesz się dołączyć, często tak się mówi, ja się chcę dołączyć do tego, gdzie działa Bóg. Kochani, to, że taka kwota została zebrana, to jest w ogóle mnie, ja w ogóle tego nie rozumiem, ja tego nie pojmuję, ale Bóg to zrobił. Zachęcam cię, dołóż swoją cegiełkę, by powstał kolejny duży ośrodek chrześcijański w Polsce. Już teraz dziękuję za wasze modlitwy, wsparcie, projekty i współpracę przy tym projekcie. Kochani, kończąc, podsumujmy. Jak dobrze, że jesteśmy razem, czujemy się bezpiecznie i jesteśmy silniejsi. Zobaczmy, ile Słowo Boże mówi na temat jedności, miłości do siebie nawzajem. Spójrzmy na innych liderów w naszych miastach, czy troszczymy się o siebie jak żołnierze w okopach. I czy chcemy dokonać niemożliwego w naszym kraju przełomu takiego jak Tesla. Kochani, nie zatrzymujmy się. Bądźmy razem i zobaczmy, co Bóg zrobi przez następne 5 lat. I niech Bóg dobry błogosławi nasz kraj. Amen.
dobrze jest odważnie marzyć, ale jeszcze lepiej jest realizować te marzenia. Zgadzacie się z tym? To, co daje największą radość, to jest to, kiedy wydobywamy te marzenia, które Bóg włożył w nasze serca i zaczynamy je realizować. Także chwała Bogu za te wszystkie rzeczy, które już udało się zrobić w ramach Ruchu Ewangeliczna Polska, ale też jeszcze wiele rzeczy na pewno przed nami i będziemy na nie patrzeć, możemy się w nie włączać. Kochani, teraz drobny konkursik dla wszystkich. Słyszeliśmy o tym ośrodku. Konkursik jest taki, że potrzeba wymyśleć nazwę dla tego ośrodka. I tutaj Zespół Ewangelicznej Polski wierzy w waszą kreatywność i dlatego chcieliby was poprosić o to, abyście zaproponowali nazwę tego ośrodka. W waszych materiałach konferencyjnych tam dostaliście takie karteczki, możecie właśnie na tej karteczce zapisać tą nazwę i tutaj jest taki koszyk. Gdzie ten koszyk jest? Słuchajcie, Andrzej, ty wiesz? Chyba w recepcji. W recepcji jest tam koszyk z tyłu dostępny, gdzie można wrzucać wasze propozycje. Napiszcie tam swoje imię, kontakt, bo będzie też nagroda oczywiście dla wygranego. No nie te kilka milionów złotych, ale na pewno będzie jakaś fajna, miła nagroda. Także zapraszamy serdecznie do udziału w tym konkursie, jeśli chcecie właśnie być też częścią tworzenia tej nazwy. Kolejna rzecz, tutaj zaraz po tym będziemy mieli czas na zdjęcie, także proszę, byście nie wychodzili z tej sali, tylko po zakończeniu właśnie tej sesji chcemy zrobić wspólne zdjęcie, zanim będziemy się rozchodzić do naszych poszczególnych grup na poszczególne warsztaty. Kiedy się zapisywaliście, to decydowaliście się na różne tutaj ścieżki. Są różne otwarte dzisiaj wykłady, różne miejsca w różnych punktach. Tam jest wywieszona mapa tych salek. Tutaj mamy wyświetlone różne wykłady, które są dostępne i sale. Także serdecznie was zapraszamy do udziału. To są tak zwana ta otwarta sesja. Także warto z tego czasu też skorzystać. Chcę też wam przypomnieć, że dzisiaj będzie się działo coś bardzo wyjątkowego, bo mamy ponad 50 różnych organizacji, które będą prezentowały swoją działalność tutaj na Expo. I to od godziny już tutaj 12:30 się zaczyna Expo. Także zapraszamy wszystkich do udziału w Expo. Tutaj są te różne organizacje, które będą prezentowane. Jest cała mapa tych wydarzeń, miejsc. Warto naprawdę odwiedzić to. I też pamiętajcie, że tutaj też się ciągle coś będzie działo. Tutaj będą różnego rodzaju konkursy w czasie tego Expo. To nie jest tylko tak, że jak odwiedzimy sobie stanowiska i to jest koniec Expo. Tutaj będzie się ciągle coś działo. Także zapraszamy was bardzo serdecznie do udziału. Co jeszcze mam tutaj do ogłoszenia? Obiady. Jeśli chodzi o obiady, to obiady startują od godziny 13:30 w dwóch salach na dole. No i tak prosimy, żebyśmy tak sobie dozowali te obiady, w sensie ilości osób, które będą mogły jednocześnie skorzystać z tych obiadów. Także to się dobrze składa, że jest wtedy to Expo, także możemy sobie chodzić i się wymieniać. Także
To tylko tak, żebyśmy wszyscy naraz tam na ten obiad się nie pojawili. To chyba tyle, jeśli chodzi o ogłoszenia. Chciałbym także teraz tutaj przez chwilę scenę tutaj przygotujemy, jak rozumiem, do tego, aby można było to zdjęcie zrobić. I za chwilę tutaj przyjdźmy do przodu i tutaj ktoś nas poprowadzi i już skoordynuje kwestię zrobienia zdjęcia. Także dziękuję Wam bardzo i do zobaczenia wkrótce.